Serdecznie witamy wszystkich hodowców i kolejny raz jesteśmy kolegi Krzysztofa Zemlińskiego w miejscowości Rybno pod Kłobuckiem. Kolega Krzysztof lotuje w oddziale PL050 Kłobuck i oddział ten już w tym roku zakończył sezon lotowy ostatnim lotem gołębi młodych. Jako ciekawostkę możemy podać, że te ostatnie loty to były loty dla gołębi młodych na długich dystansach, na takich, na które w dniu dzisiejszym, a mamy 15 września 2012 roku, inne oddziały koszują na m.in. Minden i Berlin, takie dłuższe loty. Ale kolega już zakończył, dlatego możemy go poprosić o coś takiego jak podsumowanie tego sezonu, no i też się oczywiście dowiedzieć, jak mu ten sezon poszedł i na gołębie stare, i na gołębie młode. Proszę bardzo. No, sezon, uważam, że sezon lotowy na gołębie stare i młode był u mnie bardzo dobry. Lotowałem tylko rocznymi gołębiami, w koszu były 10 razy. Zrobiłem mistrza jedną drużyną i drugą wicemistrza oddziału. Bo rozumiem, że lotowałeś dwoma drużynami. Tak, dwoma drużynami na stare i dwoma drużynami na młode. Na młode zrobiłem mistrza, wygrałem wszystkie loty i drugą drużyną drugiego wicemistrza. Jeżeli chodzi o ten ostatni lot, bo to mówiłeś, że to były takie dość długie były, tak? Ostatni lot oddziałowy mieliśmy z odległości 400 km. Gołębie siadły wzorowo, zacząłem od drugiego gołębia, ale mogę powiedzieć, że bardzo dobrze siadały. Poza tym mieliśmy lot taki sponsorowany o nagrody na młode z odległości 540 km. I tam włożyłem 40 gołąbków na to. Jak poszedł ten lot? Ten lot bardzo dobrze. W pierwszym dniu mieliśmy tylko 30 gołębi, ale na drugi, trzeci dzień gołębie się po prostu zleciały. Czterech gołębi nie mam z 40 sztuk. A jakie młode gołębie najlepiej Cię sprawdziły w tym roku? No w tym roku ja mam tutaj około 100 gołębi od Andreasa Drapy. To są gołębie z 2010 roku, tylko to są gołębie u mnie już zimbredowane, imbredy. I te gołębie krzyżowałem z różnymi innymi gołębiami, które dały super potomstwo. Te gołębie właśnie siadały czołowo, wygrywały. Pierwszy gołąb na przykład z tego 540 km siadł z Ronaldo. I cała plejada. I też był taki płowy? Tak, płowy, właśnie płowy. A mam pytanie, a rozumiem, że te sukcesy, o których mówisz, wiążą się z tym, że masz też jakiegoś najlepszego lotnika oddziału, z lotniczkę? Tak, no mam z 5 konkursami jeden najlepszy lotnik oddziału. I to jest właśnie po gołębiach Andreasa Drapy? Tak, to jest też z gołębi Andreasa Drapy. Tutaj z tyłu za tobą są te gołębniki, gołębi młodych, tak? Nie, to są starych? To są z wdowców gołębi. Ten obok jest dla młodych. Dla młodych. Wejdziemy tam zobaczyć, pokażemy hodowcom? No może nie. Proszę, to chodź, przejdźmy, zobaczymy te gołębie. A ile twoja drużyna liczyła, jedna i druga? Drużyny były dosyć duże. To znaczy, po ile gołębi miały? Jedna była 78, a druga była koło 200. Koło 200? Tak. O, to duża. A ile ci z tych wszystkich gołębi zostało? Zostało mi 207 młodych dokładnie. Oj, to bardzo dużo. No to bardzo naprawdę dużo. Zobacz, tak kolega Krzysztof ma właśnie w gołębniku. Tu są te gołębie, ale tu jest tylko kilkadziesiąt gołębi co najwyżej, gdzieś 30. Bo trzy gołębniki są tych młodych. Aha, trzy gołębniki młodych. Tutaj zobaczmy, tutaj jeszcze tylko przypomnę, kolegi Krzysztofa gościliśmy już kilkakrotnie, ale jak wypada właśnie przejeżdżać zawsze, odwiedzić, zobaczyć, dowiedzieć się co nowego w hodowli, a tutaj też się dowiadujemy, też miło usłyszeć, że kolega właśnie sukcesy odnosi. A co takiego jeszcze, jaki taki najbardziej spektakularny sukces w tym roku możesz swój jakiś uznać? Jeżeli chodzi o gołębie młode i o gołębie stare, nie? Zacząłem po prostu mistrzostwo. Jestem drugim wicemistrzem okręgu Częstochowa gołębiami rocznymi. Mam najlepszego lotnika okręgu Częstochowa roczniaka. I to jest jaki gołębi ten roczniak? Też z drapów. Też z drapów, czyli te drapy się sprawdzają. Te drapy się sprawdzają, ja na nie postawiłem. Po prostu dużo mam tych drapów i z wszystkich gołębi, z króla, z królowej, z Czampa, z najlepszych gołębi od Andreasa Drapy po prostu. Ale oprócz tych gołębi Andreasa Drapy masz też inne rasy, które masz w hodowli, a one też są gorsze, czy nie? Czy mniej się sprawdzają? Nie, też równie dobrze siadały, ale mówię, wybiły się, po prostu może miałem najwięcej gołębi od Drapy w tym roku i one się tak wybiły w tym roku, ale mam też od Jana Wojte, to jest Wojte i syn, mocne gołębie.
holenderska. Taka Lekensa gołębie, to jest Lekens Hermans, te gołębie, bardzo dobre, to jest większość tych gołębi szpaków, bardzo dobrze siadały te gołębie. Mam gołębie od Borkera Huberta. Herbert, no Borker, tak, tak. Tak, bardzo dobre, też super ptaki siadały. Zresztą wszystko te gołębie, które mam, to wszystkie gołębie są z górnej półki i uważam, że co tam nie skrzyżowałem, to wszystko bardzo dobrze leciało. Poza tym sprzedałem bardzo dużo młodych w tym roku i dostaję wiadomości z całej Polski, że gołębie wszędzie, w tych, mówiłem, ciężkie tereny, lekkie tereny, wszędzie sprawdziły się super. Lecieli hodowcy oryginałami moimi i bardzo dobrze. Te młode, które tu mam przygotowane, też jakieś będziesz miał na sprzedaż teraz? Tak, tak, będę też sprzedawał, bo to za dużo mam po prostu tych gołębi. Za dużo, tak jak powiedziałeś, 207, tak, zostało? 207 jest po młodych lotach. Czyli będziesz miał część na sprzedaż, to tam na pewno będziemy mieli ich zdjęcia, zdjęcia, rodowody i będzie można sobie zobaczyć i nabyć. Ale będę też sprzedawał te imbredy wszystkie, te z... rodziców. Tak, tak, rodziców tych gołębi. Po prostu większość tych gołębi muszę sprzedać, bo już nie daje rady, bo to jest za duża hodowla. Sam... Tutaj tylko przypomnę, u kolegi gościliśmy już kilkakrotnie, jak można było się przekonać na filmach. Kolega ma bardzo i dużo gołębników, dużo gołębi też. Właśnie też, żeby nie przepełnić i zachować tą jakość hodowli niejako, to niestety trzeba się troszeczkę gołębi pozbyć, a też to, że tak powiem, jest korzystne dla portfela. No, także dziękujemy na razie dzisiaj koledze. A odwiedzimy na pewno kolegę jeszcze i będzie sezon zimowy, będzie później przygotowanie do lotów i będziemy kolegę odwiedzać i regularnie kolegom innym zdawać relacje, co tutaj w hodowli kolegi Krzysztofa Zmińskiego się dzieje. Także dziękujemy bardzo i życzymy dobrych lotów, ale już w przyszłym sezonie. Dziękuję. Do zobaczenia.